memy o mnie. Nastał ten pamiętny dzień, kiedy w końcu pośmiejemy się z czegoś innego niż papieża. No dobra, co my tu mamy? Co to jest? To jest Aniela na dinozaurze, która mówi ri. To jest dosłownie Aniela, która mówi ri. Co muszę reakcję zostawić? Ri. Bawi mnie to znacznie bardziej niż powinno, ale to jest turbo śmieszne. Demonetyzacja. No i co? Ja nie wiem! Co ty mi wysłałaś? Nie jesteś nic lepsza od nich, nie? Kiedy? No. Przestań! Kiedy? No. Przestań! Dobra, masz ostatnią szansę, może ci zrobić odcinek. Nie, kurwa, nie. Nie podpisuj mnie pod tym. To nie jest mój mem. Przepraszam, kurwa. No się la mega wans miał się mość kroć, on dosta. Si wod. Niga santa? Pokazać ci jednego z pierwszych memów, który dzisiaj zobaczyłem. Kacper, postaram się, żeby ten film nie dostał demonetyzacji. Aniela. Patera! Santa? Rozprowadź 3000. Jak mi mama wbiła do pokoju, to przełączyłem na porno, bo mi było to łatwiej wytłumaczyć. Ale to jest prawda. Ja pamiętam tego streama, ja go tak nie chciałem robić, ale dalej mam strój. Mogę się pochwalić, że go nie wyrzuciłem. On dalej tutaj jest. Na milion miałeś nie żebrać osoby. Najszczersza reakcja Kacpra. Widzę. I ta morda wściekła. Ale nie, ej, serio. Ja powiem wam tak całkowicie szczerze, nie? Ja naprawdę nie miałem celu żebrać osoby, ale okazuje się, że ja to muszę robić. Okazuje się, że algorytm YouTube, polecając filmy dalej, zwraca uwagę na przyrost subskrypcji. Więc ja was przepraszam, ale to jest szczery powód. Ale po prostu, jeżeli nie będę żebrał o te suby, to ten kanał za rok, dwa lata zdechnie. Po prostu. Dlatego ja przepraszam cię, ale jeżeli nie subskrybujesz, to zostaw tego suba, to ci nic nie kosztuje. Jeżeli kolejne filmy nie będą ci się podobać, cofnij go. Spoko. Kacper po odcinku, Mati po montażu. Dzisiaj opłaciłem mu fakturkę. Dostał przelewik. Co? Pieniążki pewnie już przewalone, nie? Biała mewa, nie żyrafa! Chudy Kacper. Matko, czekaj. 111 komentarzy Monka! O Jezu, kto to zostawił? Ej, ale to jest właśnie wycięte ze streama, bo to jest z... Ja kiedyś chodziłem na koło filmowe. Zanim się zaczął YouTube montaż i tak dalej, ja chodziłem na koło filmowe, się edukowałem jakby w tej kwestii, nie? I ja wtedy dostałem statuetkę. I mam ją tutaj i to jest nagroda laureata w kategorii film. Wejherowo 2016. Czaicie? W 2016 roku wyglądałem tak! To było 7 lat temu, miałem wtedy mniej niż 26 lat. I w sumie jak brałem tą statuetkę, to jeszcze znalazłem to. Moi rodzice są na tyle śmieszni, że jak byli na wycieczce w Krakowie, to przywieźli mi figurkę. Nie wiem, czy to widać. To jest wyznawca pewnej religii, który trzyma grosik i moi rodzice uznali, że to będzie zajebiście śmieszne, żeby mi to dać. Mam wrażenie, że moi rodzice też nabijają się z faktu, że bardzo lubię mieć sponsorów odcinka, wiecie? Dlatego dzisiaj opowiem wam o World of Tanks oraz całkowicie nowej mechanice losowych wydarzeń. Najlepsze gry to takie, które są aktywnie rozwijane przez twórców. I tak właśnie jest w przypadku World of Tanks, do którego dodane zostały eventy losowe. Wyobraźcie sobie, że kiedyś graliście w WOTA. Te same mapy, te same lokacje, ta sama rozgrywka. To się zmienia. Od teraz w trakcie meczu miasto może zostać zbombardowane przez samoloty. Na innej mapie potrafi spaść z nieba sterowiec, a na jeszcze innej mogą rozbić się samoloty. I teraz, co najważniejsze, nadszedł czas na zmiany. Zwykle w World of Tanks byli premiowani nowi gracze, dostawaliście lepsze pojazdy, konto premium, walutę. Teraz odebrać nagrodę możecie również jako stali gracze. Jeżeli ostatnio graliście w WOTA ponad miesiąc temu, to możecie odebrać swój specjalny zestaw powrotny. Składają się na niego 3 dni konta premium, specjalne kamuflaże oraz możliwość wypożyczenia Centuriona Tieru 8. I te bonusy, podobnie jak sama gra, są całkowicie darmowe. Pamiętajcie, że World of Tanks to gra multiplayer, także na spokojnie możecie grać ze swoimi przyjaciółmi, a link do niej pozostawiam wam w opisie. Gorąco zachęcam do spróbowania, bowiem takie widoki, oj, są warte przetestowania aktualizacji. Link w opisie. Masywne deal do UW-u. Kacper, wyglądasz jak samotny discordowy mod, którego hobby to oglądanie gejowskiego, kazirodczego, seksualnego. Co? Nie pamiętam tego donata. Dobra, ja wiem, że to może się wydać dziwne, że czegoś nie pamiętam, ale pamiętajcie, że to był drunk stream. Ja byłem już po 3 shotach i 3 drinkach, okej? Okay? Naprawdę mam prawo tego nie... pamiętać, co to jest. Kradnę to. Rafał, co jest?
Czekaj, tu jesteś z Akinatora. Czy twoja postać ma duży brzuch? Czy twoja postać ma związek ze smokami? To nie tak, to nieformalne. My dopiero randkujemy. Nie! Czy twoja postać prowadzi serię memeszki? No to, Jezus Maria, kiedy ostatnie memeszki były? Co to kuźwa jest za zdjęcie? Naprawdę takie zdjęcie jest na Akinatorze, boję? Czy twoja postać gra w horrory? Czasami. Czy twoja postać jest... Ej, to... Już nie! Czy śpiewa o żelkach? Nie! To jest naprawdę moje zdjęcie. Aniela, dostałem aktualizację zdjęcia na Akinatorze. Ej, a czy ja też mam? Nie wiem, sprawdźmy. Czy twoja postać grała kiedykolwiek we francuskim klubie? Gdyby nie kontuzja w 98. Aniela, ja przeczytałem, czy twoja postać ma kredyt we frankach. Czy twoja postać ma stosując kopięcia? Skąd wiecie? A, stary. I dlaczego ty masz takie ładne zdjęcie, a ja mam kuźwa takie gówno? Przecież miałam kiedyś gorsze, teraz jest spoko w sumie. No, teraz Aniela ma ładne zdjęcie na Instagramie. Kacper, nie reklamuj mojego Noti Instagrama. Żebyście wiedzieli, jakie ona ma zdjęcie na Instagramie. Noti! Polubilibyście. Ile teraz będę miała komentarzy. Ale ci to musi przeszkadzać, dobra, uciekaj. Moja dziewczyna o 6 rano pytająca się, czy jest piękna. Chuj. Że te reakcje są cudowne. Jak zrobić, żeby Kacper był chudy? Kurczę, tak teraz stoję i myślę, ale nie cholera, nie wiem, jak wplątać to wasze matki. Naprawdę nie wiem. Jeszcze coś wymyślę. Oh shit, co to jest? Myśmy to kiedyś na odcinku zrobili. Mati, powtórzmy to. Bawi was to. Dobra, to tyle. Więcej razy tego nie zrobimy. Koniec. Gdy popatrzysz na brzuch Kacpra... Chcę to zobaczyć. Zboczeniec! Trochę się zawiotłem. Chciałem zobaczyć ten filmik. Marzenie niespełnione. Kacper, kiedy ktoś mu daje propozycję współpracy, w nawiasie darmowe pieniądze. Czy wy macie w ogóle jakieś inne memy niż o pieniądzach? Ej, serio, jakby zadajcie sobie pytanie, odpowiedzcie na nie szczerze. Czy ja wam wyglądam jak jakiś blok reklamowy? Mati, kurwa, usuń ten napis. Jest Apple i Apple. I... Apple? O, jeszcze... Apple? Przedłużany stream jest lepszy od samych odcinków. Change my mind. Te reakcje. Fiut. Nie, nie jest. Nie jest. Moderacja, everyone. Matko, jak już tu jestem, to można zrobić everyone! Trzeba coś zrobić. Ani się wasz! Artex już wie, co się stanie! Dawaj, małpa wszyscy! Kacper, nie! Ja dosłownie wchodzę na tego Discorda co pół roku, żeby napisać everyone i to jest tyle, nie? Dobra, dobra, gotowi, gotowi? Zbiórka everyone. Używając roli everyone wspomnisz 8000 osób. Czy chcesz to zrobić? Dawaj. Gigi Kacper, masz już 18 poziom, tak jest! Matko, to dalej działa! To dalej działa! Ten Discord dalej reaguje dokładnie tak samo na everyone! Zawsze tak jest! I teraz patrzcie, co się dzieje, teraz wszyscy piszą! Czekaj, co? Co to jest? To jest Donald Tusk? Co wy stawiacie? Idę stąd! Co nagle tak się obudziliście do rozmowy? Jak to idealnie pasuje. Obudziłeś tysiące ludzi w 3 sekundy. Gratuluję. We wszystkich polskich domach teraz 23:55 ping. Wszyscy wstajemy. Dobra, idę, wracamy na meby. No tak, szczerze? No podobne, nie? Podobne. No powiem szczerze, dobry czas. Tak, dobry czas. Nie tylko on się wyrabia w 8 sekund. Ale ty sobie grabisz, ja pie... I to jest zajebiste! Ja chcę tego więcej! I jeszcze ta mimika! Ale ty sobie grabisz, ja pie... Uwielbiam tę animację. Mordo, nie wiem jaki masz nick. Świetną robotę robisz. I shit! Zapomniałem o tym! 2 lata różnica, Kacper dalej szeroki. Rozstajemy się o naszym kompromitującym nagraniu. Jakiś czas temu Wargaming kupił u nas film na Smoczym Duecie. W sensie, żeby wrzucić odcinek jakby sponsorowany, nie? I nie wiedziałem, jaką wrzucić miniaturę. Nie miałem żadnego pomysłu na miniaturę i tytuł. I byłem tak leniwy, że skopiowałem clickbait sprzed 2 lat i wrzuciłem ją na film 2 lata później. I wiecie co? I 2 razy daliście się zbejtować.
zachować. I to dosłownie wyjaśnia wszystkie memy tego typu. Rozstajemy się o naszym kompromitującym nagraniu. Ej, to samo. O matko, cudo. Kacper, jednym okiem patrzy na monitor, a drugim na klawiaturę. Ty, no, w sumie, no. To co ja wam poradzę, urodziłem się tak. Tak całkowicie szczerze, dokładnie to jest powód, dlaczego korzystam z monitora ultrapanoramicznego, bo widzę cały ekran jednocześnie. Ktoś wspomina o smokach. Kacper chwilę później. Ej, ale serio, smoki są zajebiste. Mam taki ambitny pomysł, żeby kiedyś sobie wydrukować głowę papieża, która by tak idealnie pasowała. I tutaj w tym miejscu stawić taką żółtą mordę z rogami. Kacper, sorry, ale musiałem to tu wysłać. Kacprus pospolitus. Przychlast niepospolity. Kacper jakiś tam. Ale data i miejsce urodzenia się zgadza, to jest spoko. Data i miejsce śmierci jeszcze dycha. Ale to jest takie, wiecie, ta Wikipedia jest jako mem. Ale kiedyś, podkreślam, kiedyś ktoś chciał mnie na Wikipedię wrzucić. I było tak, Kacper Ritz. Kategoria dyskusje zakończone usunięciem biografii. Dosłownie się pojawiła cała dyskusja. YouTuber bez osiągnięć encyklopedycznych. Dla mnie 500 000 subskrypcji to jakieś osiągnięcie, ale bez dodatkowych przesładek to będzie za mało. Jakoś go nie kojarzę. A, ty nie kojarzysz mnie, to wypierdam! Jakoś go nie kojarzę, aby miał występ w Świadaniówce, czy żeby był zaproszony do jakiegoś talk show itd. Ale tutaj w ogóle ciekawostka. Ja dostałem już 2 razy zaproszenie do Pytania na Śniadanie i raz chyba TVN chciał nakręcić jakiś materiał. Nie powiązany z Pandora Gate, przestańcie sobie dopowiadać. To oglądam świat za kar. Ale idźmy dalej. Brak akceptowalnych źródeł. Źródeł? Kurwa, czego? Że istnieje? Tu jestem! To ja! Istnieje! Tutaj! Dzień dobry, przygotowuję materiał do Dzień Dobry TVN o dziwnych ogłoszeniach na portalach aukcyjnych. Nagrałeś cykl świetnych filmów na ten temat. Czy znajdziesz czas i ochotę na wywiad przed kamerą na ten temat? I serio, ja nie blefuję. Dostałem zaproszenie do Dzień Dobry TVN. Dostałem wcześniej zaproszenie na Pytanie na Śniadanie. Nawet Aniela dostała zaproszenie na Pytanie na Śniadanie z Joyką na Dzień Psa. Tylko to po prostu odrzuciliśmy, bo nie mamy parcia. Także tak szczerze, panie Akselolet, zejdź czasem z tonu. Naprawdę. Zresztą, ej, zostałem zaproszony do... Ja czekam na żarty, że... Ale zostałem zaproszony do Studio Lace, okej? Okay? Zresztą patrzcie na to. Kacper Ritz. Dokładnie. Bardziej tak, znany jako Kacper Ritz. Możesz i tak. Założyłeś mi kaganiec, przepraszam. Przeżywaj piłkarskie emocje. Jest Studio Lace, dam wam ciekawostkę. Patrzcie, jak fajnie leży ta paczka. Ona jest tak wyeksponowana, widać ją, co nie? Coś wam pokażę. O, patrzcie na to, ja specjalnie zrobiłem wtedy zdjęcie, bo mnie to turbo rozbawiło. Są tutaj lejsy, nie? Żeby były bardziej widoczne, zostały postawione na kątowniku. Przecież to jest genialne. Ja to zobaczyłem, myślałem, że się zesram ze śmiechu. Ludzie w tym studiu to po prostu są geniusze. Cudowni ludzie. YouTube? Kacper Reitz. Ja pierdolę. Przestańcie tak pisać moje nazwisko. Dlaczego wy to robicie? Słuchajcie, to jest dokument, którego formalnie nie wolno mi wam pokazywać, ponieważ dotyczy on współpracy reklamowej z jedną z marek. I wyobraźcie sobie, że czytam sobie ten brief, zapoznaję się z nim, po czym widzę influencerzy wybrani do współpracy w Polsce. Kacper Reitz. Kurwa mać! Istnieje różnica między tym, jak się postrzega Kacper, a jak my go postrzegamy. Ale jesteś... Ale to jest zabawne! Ha! Że co? Że jestem gruby? Ile sam grubego to fiu! Zresztą zapytaj swojej mamy. Potwierdzi. Co tam ma być? Najlepsze są na hałki.pl. Ale szanuję. W sensie na początku się zwiesiłem, bo to słucham hałki, ale to nie ma naszej zawieszki. Ja w ogóle pokażę, jakby zawieszkę mamy. Zawieszki z hałek. Tak one się prezentują. Absolutnie nigdy nie skanujcie tego kodu QR, jak będziecie w zoologicznym. Wcale nie tak, że zostawiliśmy tu mema. Swoją drogą, jeżeli prowadzisz jakiś zoologiczny, albo twój znajomy, mama, babcia, kot, ktokolwiek prowadzi sklep zoologiczny i chciałby, tudzież chciałaby wrzucić do siebie hałki, to piszcie koniecznie na kontakt @hałki.pl. Ostatnio zamknęliśmy cennik hurtowy i naprawdę idzie dostać gigantyczne rabaty przy dużym zamówieniu. Jak chcielibyście mieć w sklepie hałki, zapraszam. Kacper zapomniał wyłączyć streama i uderzył Anielę. 100% legit, no scam. Nie będę cię pukać pół godziny! No chodź! Nie! Aniela! Nie! Ała, kurwa, ty jesteś pierdolnięty! Mam wrażenie, że to zostało jakoś strasznie dziwnie przemontowane, wiecie? Mam taką dziwną teorię, że ktoś to troszkę przemontował. Jestem pewien, że Steve też się będzie tak tłumaczył. Panie Wazo, to zostało przemontowane! Tak nie było! Chciałbym dobrać się do mań! Raiden Shogun. Japonia, Polska. Ej, ale wiecie co? Najlepsze jest to, że po tym streamie latały screeny po grupkach takich fanowskich z tej gry. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest za postać. Ja nigdy nie grałem w tą grę, jakby nie kojarzyłem jej, nie? Wziąłem po prostu jedyny strój, który na mnie pasował w miarę.
ale to nieważne. O, patrzcie na to. Jeden z większych, już wiem od czego był ten cudzysłów, co? YouTuberów, który liczy sobie ponad 1,4 miliona subów? Chciałbym mieć 1,4 miliona subów. Zaśmiałeś się w tym odcinku? Chociaż raz? Jeden raz się zaśmiałeś? Zostaw tego suba, co cię to kosztuje? Postanowił zrobić polską adaptację Rajderki. Co myślisz o tej przepięknej adaptacji na nasz polski budżet? Jaki kraj, taka Rajden? Tak, to był cudowny komentarz. Rajden z Podlasia. Bawiłem się przednio, tak? Nieważne, ile bym wypił na tym streamie, nie mogłem po prostu zapomnieć o tym, to było najgorsze. Ale wiecie co? Koniec tego. Link do Discorda macie w opisie. Macie tam też link do World of Tanks, które bardzo serdecznie polecam przez wzgląd na nową aktualizację. A tymczasem, jeżeli nie widzieliście tego filmu, który jest notabene poprzednimi memami o mnie sprzed lat, to gorąco zachęcam do sprawdzenia. A my widzimy się w kolejnym. Buzi.